Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Battle Cat na Safe Mode. I dzisiaj kolejne nasze tutaj oczywiście kocie przygody, więc wracamy do naszej zabawy. Jak widzicie, mam znowu dosyć sporo tego expa, bo postanowiłem sobie troszkę tego wszystkiego tutaj nazbierać i w moim, może nie ekwipunku, tylko w moim tutaj menu oraz category. Czekajcie, gdzie to było? Nie, w misjach? Tu, o, nagrody, 100%, 100%, 100% power, czyli tutaj szybsza produkcja kotków, więc naprawdę będzie wow, bomba. No i tutaj oczywiście już mam tylko i wyłącznie jeden maksymalny oraz jeden brązowy medal. I jeszcze mam jedną mapę w ogóle do pokonania tutaj, czyli Saharę, której jeszcze nie zrobiłem na 100%, więc to oczywiście jest tutaj do uzupełnienia jeszcze, ale w międzyczasie upgrade'y. Nasz macho, nasza ściana. Axkata nie będę na razie robił, chociaż nie wiem czemu. Sexy Legs. Tutaj oczywiście to jest wszystko na maksa, więc to jest super, super, super. I teraz myślałem, co robić następnego. Albo dawać cow, albo bird, bo tutaj też mówiliście mi, że dobre te ptaszki są, chociaż ta krótka jest bardzo fajna, u nas strasznie szybka, ale pierwsze co, fish cat. Tego nie mamy. Doszczelmy sobie go, nie wiem, czy go będę go używał, pewnie nie. Następnie dajmy sobie troszkę większy zasięg, nawet na maksa go możemy sobie teraz pozwolić. Maksymalnie to jest 10 upgrade, więc oczywiście to jest bardzo fajnie. Damage, te se podbimy. Wiem, że to jest drogie strasznie, no ale to nam się może przydać. Portfela chyba nie potrzebujemy, to nasze portfela nie będzie potrzebne. Tutaj sobie dajmy przynajmniej drugi poziom odnośnie życia, chociaż myślę, że to nie będzie nam aż tak bardzo potrzebne. Teraz produkcja kotków. Tutaj, no, przydałoby się chyba szczęście na maksa, tak naprawdę. O, tylko nie wiem, może jeszcze nie. Pieniążki. Podbijmy przynajmniej ten poziom. No i stary, czyli ilość expa. Tutaj sporo osób z was mi mówiło, żeby to sobie nabić na maksa od razu. Bo czym więcej expa zdobędę teraz, tym więcej będę miał później, więc lepiej to jak najszybciej sobie tutaj właśnie zrobić i nabić. Dobra, no i teraz mamy jeszcze 70 tysięcy i spróbujmy cut... Kał, kata, podbij do góry. Do góry, chyba że. Super rare. Tu mamy tego pana. Ja już go podbiłem na drugi poziom, nie wiem czemu, bo go nie używam prawie. Tutaj mamy sumo. Mówiliście, żebym nie kupował ich, a ten happy. No chyba też nie. No dobra, podbijamy sobie krówkę. No ledwo co, patrzcie się. Brakuje nam tylko i wyłącznie 800, więc idealnie. Teraz mi to do wykonania, tamto sobie luknę później. Dobra, Egipt. Lecimy. Kolejna mapa. Kotki górą, kotki rządzą, kotki nigdy was nie zniszczą. Pamiętajcie o łapeczkach, tym więcej łapeczek, tym oczywiście moja Micha będzie bardziej szczęśliwa i tego odcinku będzie więcej. Widzicie, zbindowałem sobie grę. Tak, ustawiłem sobie tutaj właśnie ładne bindy na każdy tutaj możliwy przycisk, żeby to nam bardzo sprawnie szło i ta się gra bardzo, bardzo przyjemnie, bo w tym momencie rączki mam tutaj, drugą, no dobra, drugą muszę klikać, prawda? Ale nie muszę kursorem myszy najeżdżać wszędzie i tego pilnować. W tym momencie, widzicie, mam taktykę taką, dobijam szybciutko do 5 poziomu, więc się tutaj dajesz sobie jakąś malutką ochronę, a później spamie, dosłownie spamie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje, co się tu właśnie w tej chwili tutaj wyprawiało. Ja cały czas coś po prostu dosyłam. Faktycznie tych dużych nie wysyłam aż tak dużo, ale patrzcie, cały czas to jest w sposób jedna wielka po prostu chmara naszych kotów, która będzie leciała naszych tutaj przeciwników. Oni nie mają żadnych szans. Żadnych szans nie mają, żeby pokonać ten mój teraz wielgachny atak. Ich idzie tak dużo, że tutaj wszędzie macie same moje po prostu kociaki, same moje nogi, wszystko tylko i wyłącznie tutaj teraz. Oni muszą się jakoś tutaj obronić, ale nie mają dosłownie żadnych, dosłownie żadnych szans. Jeszcze bombardowanie im strzelimy, rzecz jasna. No i w tym momencie, jak sami widzicie, no, nasz przeciwnik został bardzo szybko pokonany. Superiors! Ej, to jest super, to jest złota oznaka, więc nie muszę tej mapy wykonywać później jeszcze raz. Fajnie. Nowy kotek dostępny. Okej, któż to będzie taki? Lizard. Pisaliście o nim bardzo mi często, że on jest naprawdę kozacki i że mam go dobić na maksa, ale no oczywiście Kaukat był pierwszy. Nabijamy ciebie pierwszego, a później będziemy ciebie oczywiście tutaj nabijali. Rzecz jasna, ty będziesz moim kolejnym tutaj kociaczkiem. Kocio Lizardem. Nie wiem,
Lećmy dalej. Turcja. Turcja, start. Rozpoczynamy naszą tutaj zabawę. Jaka jest mapka? Jest długa, długa. Jest bardzo długa mapka, jest, bo z punktu tego ja nie widziałem w ogóle tutaj właśnie tego naszego bożka, więc faktycznie mapa musi być naprawdę bardzo długa, więc bardzo fajnie. Nabijemy sobie teraz spokojnie chyba do 6. poziomu. Coś mi się przycisk blokuje, tak czuję. Bo jak naciskam, to czuję leciutką blokadę, więc troszkę słabo, będę musiał klawiaturę wyczyścić. No ona ma już swoje lata, więc też nie spodziewałem się tutaj jakichś większych cudów. Okej, okay, teraz w tym momencie zaczynam nasyłać swoją kocią armię na nich, tak, żeby oni odepchali, troszkę, albo przytrzymali przynajmniej jeszcze chwileczkę, żebym jeszcze ten 2 poziomy mógł sobie tutaj spokojnie strzelić. Jeszcze fajna jest, jeszcze fajna, jest dobra ta rzecz, że już mi lecą też jeszcze inni oponenci, czy nawet zwykli ci mini bossowie też lecą, to jest jako normalna tutaj armia na nas. Okej, okay, tak wygląda nasza krówka aktualnie. Tak głową nawala. Ej, to jest dobre, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Leci krowa i po prostu nawala tą stołu swoją główką, no naprawdę, no. Okej. Nie wiem, czy nie mam za małego jeszcze tutaj nabijania tego expa. Dobra, lećmy, zbombardujmy ich troszeczkę, jak widzicie, jesteśmy cały czas w ofensywie. Nie cofamy się, lecimy ciągle do przodu i to oni się cofają, a jak oni się cofają, to jak widzicie sami, no kombo, które my tutaj mamy aktualnie, to są w nich tej miażdży. Nie mają żadnych szans, a nasi lecą cały czas i nawet na sekundę nie dają im odpocząć. 10 tysięcy zdobyte. No powiem wam, że gra mi się teraz bardzo, bardzo fajnie. Teraz tak o, nie wiem, nie jest tylko zapewny, napiszcie mi proszę was bardzo, tych rare card mam, rozumiem, nie używać aż do jakichś tam festyn będzie, tak? Gdzie jest większa szansa na zdobycie. A tych zwykłych mam, mogę normalnie otwierać sobie. Tych jeszcze nie mam, niestety. Czyż mam? Nie, nie mam. Nie mam, tutaj jest napisane. Ale te zwykłe sobie otworzę i też wszystkie zużyjemy jednocześnie, czyli wchłoniemy, zobaczymy co tam takiego będzie. Dobra, mamy jednego Axe Cata. No dobra, okej, okay. Rzućmy go tutaj do Storenza, chociaż nie wiem, czy on będzie aż taki fajny, ale zobaczymy sobie to już później. Następnie kolejny... Aż... Co to był? Portfel? Nie pamiętam... Powiem szczerze, który to był upgrade'ik? Czekajcie szybciutko sobie tutaj... Tylko luknął, który to jest upgrade'ik? To jest ten. A, więcej pieniążków od każdego przeciwnika, który będzie leciał na nas. Okej, okay, spoko, może być. Dajmy use all. Use all. Tak, wszyscy. Tak, na pewno. Dziękuję bardzo. Czyli teraz każdy dostał tam leciutki, aby to mamy plus 1, plus 1, plus 2, więc no Axe, no fajnie byłoby jednego nabić. Tam do kotka. No i tutaj jakieś tam podstawowe, jakieś pojedyncze takie upgrade'iki mam, że tutaj jest ten plus 1. Dobra, kolejna nasza rozgrywka. Dzisiaj lecimy jeszcze na Rosję. No tam będzie pewnie sporo kociaków. Pewnie tam jeszcze będą procenty leciały i... No, sporo, no ale okej. Krótka mapa. I Matioszki? No tak. Ale widzicie, od razu lecą dwa bossy. Dwa mini bossy lecą. To są jednostki, które normalnie są właśnie uznawane jako te mini bossy, więc dajemy troszkę wyższą, czy troszkę lepszą obronę, teraz już. Tu może być lekki problem, ale i tak czy siak chcę dalej nabijać tutaj jeszcze swoją tutaj jakby, no, efektywność, ilość pieniążków pozyskiwanych. Mamy 6000 życia, oni mają 12. Dużo, ale jak mówiłem, ja nie dopuszczam ich do siebie, bo jak widzicie, najlepszą obroną jest zawsze atak, więc polecam jak najbardziej. W tym momencie każdy, kto nie zostawił jeszcze łapeczki, zostawia na dole pod tym filmikiem łapeczkę, żeby ta seria przebiła Blue Tower Defense. Jest to realne, co wy na to? No podejrzewam, że pewnie nie za bardzo, a mogę chwileczkę jeszcze poczekać. Zaraz widzę chyba jeszcze obrona. Tak? Czy nie będzie obrony? Jest obrona, no oczywiście, że jest obrona. Dobra, ale jak mówiłem, nie przyjmujemy się. Pamiętajcie, dzięki temu, że mamy tutaj nasze ścianki, to możemy sobie spokojnie tutaj fajnie w miarę radzić. Chociaż widzicie, leciutko nas tutaj oni odpychają. Ile tutaj jest tych małp? 4? Chyba 4 małpy tam są. No dobra, okej. Okay. No ale, no my ciągle... ofensywie.
zdecydowanie cały czas atakujemy. Już rozwalamy ich, bo widać, że mamy bardzo duże przyrosty pieniążków. One oznaczają właśnie, że pokonujemy ich przeciwników. To jest właśnie to, co tam było do nabicia, że za każdego pokonanego dostajemy ekstra kasę. Okej, okay, normalna wódka. Okej, okay, dobra. To jest srebrny medal, więc bardzo, bardzo fajnie. No to co, lecimy dalej? No oczywiście Grecja. Kolejny nasz przystanek. Jak mówiliście sami, Polski nie będzie, ale jest Polska przynajmniej na mapie, więc przynajmniej tyle. Strasznie krótka mapa. Bardzo króciutka mapka. Będzie trzeba tutaj inną taktykę zastosować. Pierw obrona. O, jeszcze leci mini boss, widzicie? Czerwony bossik. Okej. Ninja w tym upgrade'zie już jest w stanie ich bić. Jak mi nawet mówiliście, że ta żaba to jest tak naprawdę przebrana kolejna ninja małpka. Fajnie, bardzo fajne. Takie smaczki się tutaj od was dowiaduję, więc tym bardziej bardzo wam za to wszystko dziękuję. I no spodziewajcie się, że ta seria będzie troszeczkę tutaj nam trwała. Mnie się osobiście bardzo dobrze w to gra. Wiem, że nie jest ona tak oglądana jak Bloons Tower Defense, ale spokojnie. Bloons Tower Defense na początku też nie była aż tak bardzo oglądane. Wow! Oczka! Nowy miniboss. Nowy miniboss. Fajnie, bardzo przyjemna, ale no dobra, szybko padła, bo trzeba przyznać, bardzo szybko padła, bym powiedział. Okej, będzie jeszcze jedna, bo teraz troszeczkę słabo. Jakiś czuję niedosyt tego, naprawdę, czuję taki niedosyt. Wiem, że jeszcze nie kliknąłem w tego boga całego, wiem, że tam jest to wzięcie, takie specjalne umiejętności, ale nie czuję potrzeby po prostu, żeby w to klikać, po prostu. Gamato has been unlocked. Send them out. Item reward. New item added in on the store. Buy Kataminas to shorten. Clear bonus. You got pin cuts. Ej, mamy nową rzecz. Super, bardzo, bardzo fajnie. I tutaj nam się odblokowało coś specjalnego, tak? To jest? To jest. Cut in box. No beans, za zero. Super, bierzemy oczywiście. Jak za zero, to głupio byłoby nie brać, prawda? Okej, okay, dobra. No bo jeszcze jedna rzecz, ale na razie nie bierzemy. Czy coś mi się tutaj odblokowało nowego? Nic, dobra. Ale cóż to jest to? Welcome to Gamato! Here you can send, expand, explode and... Tap Gamato and select clear area. Mogę pozyskiwać jakieś rzeczy. Fajne. Tylko że... Aha. Królestwo, jakie mogę przeszukiwać. Jaki czas? Okej, okay, jako że jest godzina taka, że mogę sobie pozwolić na godzinkę, więc puszczę go na godzinę. Rozumiem, że to będę musiał go pilnować, prawda? I co? A, i on teraz po prostu sobie poszedł. To mogę go boostować jakimiś napojkami, żeby przyspieszać chyba mu to poszukiwanie. To mogę nim wrócić się. Dobra, w porządku. Niech on tam sobie chodzi. Niech wydobywa, my zobaczymy później, co takiego tutaj nam będzie w stanie znaleźć. I mamy tu też oczywiście jakieś questiki związane z tym. Spoko, fajnie. Będę starał się to jakoś tam przynajmniej kontrolować. A tymczasem lecimy dalej na kolejny nasz pojedynek. Italia. Chociaż czekajcie, chciałbym wrzucić jeszcze tylko tego nowego naszego tutaj przyjaciela do zestawu, żeby go zobaczyć, jak on tutaj będzie wyglądał w walce. Więc ciebie bym chciał. Przyjacielu, chodź tutaj. 330. Tani dosyć, muszę powiedzieć. Napiszcie mi, czy on jest warty upgrade'owania, bo to jest dosyć ważna sprawa. No i Liza. Lizard, którego mi polecacie cały czas, że bardzo warto go robić. Dajmy w ten sposób na razie, albo to wywalę, bo nie wiem, czy ona będzie aż taka fajna, żeby ją używać. Dobra, porządeczku. Chciałbym zobaczyć teraz ich w akcji. No wiem, bez upgrade'u może będą słabi, ale później upgrade'y na pewno dostanie każdy, dosłownie każdy z nich. Ale to muszę jeszcze chwileczkę na to sobie napracować. Mapka jest fajna, jest średnio długa. Średnio długa. Jest tych jakby przedostatnich nosi długości, prawda? Nie jest najdłuższa, ale jest długa w miarę. Leci od razu ten siniok jako pierwszy. Puszczę pierw moich tutaj tanków. O, no dobra, mięso armatnie. No i tych z tyłu. Cóż to będzie takiego?
mega mnie to ciekawi. Któż to taki będzie? Czy warto będzie tutaj ich podbijać? No i co? Okej, okay, poszli. I co? Aha, dobra. Takie będą po prostu atakowanie będzie takie. No nie wiem, szczerze mówiąc. Dobre to? Ej, naprawdę, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, czy to jest dobre. Natomiast mi stwierdzić, na pewno bije z daleka, więc już to ma jakiś tam plus. Ej, to tylko ten... Ten jeden hipcio będzie na nas szedł? Dobra, idzie też, że świnia. Aha, bo go pokonaliśmy. To idzie kolejny dopiero teraz. Okej, okay, spoko. Ale mogę się spoko, widzicie, już mam 8 poziom, więc... Tylko widzicie, zlali tutaj jakby mnie. Okej, okay, nie żebym narzekał, ale w takim razie my będziemy tutaj do przodu. Też mam mniej kasy przez to wszystko. Widzę, że mam znacząco mniej kasy. Bo tą kasę normalnie bym zdobył właśnie podczas walki. I podczas rozwalania ich tutaj ludzi, a ich nie ma po prostu, więc też troszeczkę słabo. No zobaczymy, czy będzie jakiś boss z tego wszystkiego. Ale się przekonamy, więc póki co nasłamy. Niestety nasza armia będzie troszeczkę mniejsza niż zazwyczaj ją puszczam. Ale okej. Okej, poleciały jakieś te zwierzaki. Kill, leci. No i dobra, oczywiście nie padły tutaj o te jednostki, ale dopuśćmy tego jeszcze naszą krówkę. Czy nasze, nie wiem jak to teraz nazwę, bo to już krowa chyba nie jest. Ona jest ze swojego wyglądu. No ale puszczamy jak największą chmarę, jak widzicie sami. Nawet jeśli oni są, to i tak się ja wygrywam. Bo bije jeszcze ich budynek. A jak rozwalę budynek, to i tak czy siak ci mini bossowie padają. Więc to jest jak najbardziej spoko. New card. Zobaczmy, co tym razem uzyskaliśmy. To jest w tamtym drzewku? Nie, w tym. Titan card. Unlock all basic. Congratulations. Evolve time. To unlock class. No odblokowałem tutaj akurat tego. Akurat tego odblokowałem. Okej, okay, kolejny. Budzi kat. Nie wiem, czy mi nie pisaliście nawet chyba o nim. Takie mam głupie wrażenie, że chyba o nim mi pisaliście też. Lezard. Single shot long range. A, czyli on z daleka bije. To może temu pisaliście mi, że go warto właśnie zrobić. Przestało się, że bije z daleka. Okej, okay, zobaczymy sobie go później, jak najbardziej. Zobaczymy go jeszcze w akcji, więc może nawet i teraz go puścimy, bo mam go przecież w zestawie. Monaco. Kolejna plansza. I nawet chyba teraz mam już zestaw pod kolejny tutaj do kupienia sobie. Okej, okay, oczywiście wyścigi. Spoko, bardzo, bardzo fajnie. Ale zobaczymy teraz, jak będzie wyglądał na razie Lizard Khan. Ale pierwszy co puszczałem mu coś na przód. A on kosztuje tysiakarz. Dużo, za dużo. Nie mogę sobie na to jeszcze pozwolić. Muszę nabić sobie poziom, przynajmniej żeby mój poziom tutaj znaczy koszt kupienia kolejnego upgrade'u przekraczał koszt tej naszego kotka. Ja wiem, że się mylę niekiedy z małpkami, ale bardzo dużo nagrywam Bloons Tower Defense, więc czasem mogę po prostu nasze kotki z małpką pomylić. No wiem, że mają mało wspólnego, ogonków nie mają, no ale cóż, tak po prostu to bywa, więc mogę się pomylić. A to oczywiście już teraz, na początku przepraszam, bo to na pewno się będzie zdarzało nie jeden, nie dwa, tylko 200 tysięcy razy. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie wyglądasz. Zobaczymy później, jak będziesz strzelał. Jaki będzie w ogóle jego zasięg? Ja trzymam zasięg, a czy ja trzymam odległość, więc to jest spoko, bo nasze kotki tutaj bardzo fajnie blokują. Aha, dobra, myślałem, że troszkę bliżej podejdziesz, a że troszkę dalej będziesz stał. No zobaczymy, jest odległość naszej nóżki tak naprawdę, nie wiem jaki jest damage. Bardzo mi tutaj brakuje takiej tabelki jakiejś, żeby pokazywała mi damage jednostek, szybkość atakowania i tak dalej. Szybkość poruszania się, atakowania, takie podstawowe informacje, które możemy uzyskiwać z takich gierek RPG bardziej. Bo tego mi brakuje, nie potrafię ocenić, czy dana jednostka jest dobra, czy jest słaba. Bo ja to puszczam w wielkim kombie, tak jak teraz właśnie widzicie, więc trudno jest mi to ocenić. Wiadomo, te dwie podstawowe jednostki są może słabe, czyli nasz zwykły kotek oraz ściana.
jednakże są tanie, więc według mnie one się opłacają do puszczania. Jak teraz mamy? 37, mamy jeszcze punktów i teraz na Hiszpanię atakujemy. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Kotki, kolejny pojedynek. Powiem, że dzisiaj nawet dużo tych pojedynków mamy. Okej, zmienił się nam przeciwnicy, wreszcie są inni. Super. I muzyka super, naprawdę muzyka ta jest bardzo, bardzo fajna. Dobra. Dobra, teraz tylko ci nowi. Będzie jak byk powinien polecieć. Zdecydowanie byk, bo to jest... To z Hiszpanii musi po prostu byk polecieć. Uwaga, uwaga, i teraz pytanie, co poleci od nich. Puszczam od razu już ninja, bo to będzie ciężko pewnie. Jak poleci ich bosik. Dawaj, dawaj, dawajcie, pełne combo. Maksymalizujemy ilość jednostek atakujących, żeby faktycznie to wygrać. Okej, nie, wyszła foka. Okej, okej, spoko. Jest jedna foczka, więc nie będę puszczał na razie tego shota. Okej, teraz mogę puścić. Dobra, widzicie, teraz jest bardzo, bardzo fajnie, bo rozwaliłem tutaj większość im chyba tych całych krokodylków, czy tam aligatorków, więc spoko, fajnie. Zresztą, no zobaczcie, jak teraz nam idzie. I znowu, to co wam mówiłem, chociaż nie pokonałem jeszcze jego przeciwników, to ciągle bije jego budynek. To jest spoko, to jest po prostu spoko. I tych lizardów jakoś nie czuję potrzeby, żeby ich rzucać do gry. Naprawdę, nie czuję tej potrzeby jakiejś takiej wielgachnej. Dobra, no i teraz z nóżki, z tuszki. Drugie kotki, wygrywamy. Kolejna mapa za nami, jak dzisiaj lecimy jak burza przez to. Normal zdobyty. Okej, fajnie. Nie no, powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się w to gra. Naprawdę to jest po prostu spoko gierka. Teraz tak o, Lizard Cat. O i ten gigant cały. Ja muszę tu oczywiście powchodzić w ten menu każdego naszego okładka nowego i go tutaj oblukać. 5 zdobyte, kolejne 5 zdobyte tutaj będzie. Za Lizarda i tutaj za giganta. Jak ty masz gigancie? No dobra, to jest faktycznie gigant. To trzeba oczywiście przyznać. Ma 3 formy. Okej. Okay. Nie, napiszcie mi, co sądzicie odnosi jego. Czy jest sens wykonywać, a czy go tworzyć, prawda, na wyższy poziom jeszcze? Czy też już niekoniecznie. No i to, czy warto? O to by mocno ciekawie. Czy oni są sensowni? Knowback. A, oni są na redy, widzę. O, to jest akurat ciekawe, bo może faktycznie dzięki temu, że są na redy, to mogą być faktycznie oni opłacalni jakoś tam. Nie, zobaczymy jeszcze. Chyba nic nowego mi nie doszło, prawda? Chyba nie, bo tutaj nic nie zdobywałem. Na pewno żadnego Uber Super Rare nie posiadam. A tym samym dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie koniecznie o łapkowaniu, komentowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku The Battle Cats. Seria będzie troszeczkę częstsza, może nie codziennie, ale co drugi dzień na pewno, może czasem będzie i na następny dzień, tak jak i dzisiaj w tym przypadku. Dzięki wielkie, do kolejnego materiału, pamiętajcie, łapkujcie, bo to jest bardzo ważne, bo wtedy ja wiem, że ta seria mi się podoba i będziemy ją kontynuowali. Do 100 razy. Dzięki. Hej, hej, pa.